Po wakacjach wracamy do Państwa z kolejną porcją wiadomości o tym, jak fundusze europejskie odmieniają nasze województwo. Inwestycje dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego rozmieszczone są na przestrzeni 8 osi priorytetowych. 7 z nich oferuje dofinansowania w sprofilowanych dziedzinach. Ostatnia to pomoc techniczna. Ich wspólnym celem jest stworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Zatem dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to głównie wsparcie dla budowy dróg, kanalizacji, modernizacji istniejących systemów ściekowych lub termomodernizacji. Innymi słowy, to, co może na co dzień niespecjalnie zwraca naszą uwagę, ale bez czego nie moglibyśmy normalnie funkcjonować. I to właśnie dzięki pieniądzom unijnym uzyskiwanym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Udaje się przyspieszyć budowę lub renowację wiele tego typu obiektów. Przed wakacjami pokazywaliśmy Państwu kilka z nich. Z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego korzysta też wiele szkół, świetlic wiejskich, instytucji kulturalnych i szpitali. Dzięki dotacjom unijnym mogą być odnawiane i doposażane. Niejednokrotnie nasi rozmówcy przyznawali, że bez unijnego wsparcia finansowego tego typu placówki nie mogłyby działać na tak wysokich obrotach jak teraz. Regionalny Program Operacyjny to też projekty rewitalizacyjne wyniszczonych części miast, czyli poddanie całkowitemu liftingowi głównych placów, tak aby po zakończonym procesie odnowy powstały miejsca reprezentacyjne, a także przytulne i bezpieczne, a niewykorzystywanym ze względu na fatalny stan budynkom daje się nowe życie, przywracając im blask i funkcjonalność. Program operacyjny naszego regionu, poza projektami samorządowymi, nierzadko dofinansowuje przedsięwzięcia prywatnych przedsiębiorców, którzy szukają możliwości, chcąc rozbudowywać i wyposażać swoje firmy. W związku z tym informujemy o najnowszym konkursie. Jeśli mają Państwo pomysł, co zrobić z odpadami, budowa sortowni, kompostowni odpadów biodegradowalnych czy stacje do odzysku biogazu, to nie pozostaje nic innego jak aplikować w nowo ogłoszonym konkursie w ramach działania 2.2 – gospodarka odpadami. Dofinansowanie to aż od 60 do 85%. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.mójregion.eu.